Yo Tunero, witam was wszystkich w następnym materiale z gry Soul Blade. Welcome to the stage of history. W poprzednim materiale graliśmy sobie Songminą, jeżeli ktoś nie oglądał, no to niech sobie to oczywiście nadrobi, polecam. A w tym materiale zagramy sobie kolejną postacią, czyli Lilongiem. Zapraszam was do oglądania. Dynastia Ming została wystawiona na plądrowanie przez piratów z południowej Japonii. Lilong został wynajęty przez cesarza do prywatnej misji zabicia przywódcy piratów i zabrania Soledża do domu. Jednak tak naprawdę nigdy nie zależało mu na Soledżu i zamiast tego postanowił zabić nie tylko przywódcę piratów, a także panów feudalnych Daimo. Nie było to częścią misji, ale nie miał wątpliwości, że mu się uda. Long nie był jednak tak silny, jak mu się wydawało. I atak na głowę potężnego rodu w Honshu zakończył się sromotną porażką. Ciężko ranny został uratowany przez młodą dziewczynę o imieniu Chie. Chie była córką byłego przywódcy klanu Fuma, Hachibeya, pracującego jako karczmarz. Chie przeżyła traumę po śmierci matki w dzieciństwie i na stałe utraciła zdolność mówienia. Poświęciła się opiece Lilonga i w końcu zakochali się w sobie, a on pozostał z Chie długo po tym, jak stał się zdolny do podróży. Pewnego dnia, gdy Lilonga nie było w domu, w gospodarstwie wybuchła bójka. Uważano, że Chie została zabita, a ranny Hachibei powiedział Longowi, że walkę rozpoczął wędrowny szermierz, który następnie odszedł. Świadkowie sądzili, że mógł to być Heishiro Mitsurugi, ale oczywiście Mitsurugi nie był jedynym szermierzem wędrującym po krainie. W rzeczywistości szermierzem był ninja z klanu Fuma, wysłany przez jego przywódcę Tokiego, by odnaleźć ninjato Mekimaru, które ukradł im Hachibei. Long wyruszył, by zemścić się za Chie. Lilong zdecydował, że jeśli odnajdzie miecz jako pierwszy, Mitsurugi będzie musiał z nim walczyć. Ale jeśli okaże się, że Mitsurugi nie był odpowiedzialny za śmierć Chie, będzie szukał każdego szermierza, dopóki się nie zemści. Stage pierwszy, Sofitia. Lecimy. I tutaj już bym chciał powiedzieć taką pierwszą ciekawostkę. Mianowicie, bodajże chyba w wersji japońskiej właśnie postać Lilonga jest delikatnie ocenzurowana. Mianowicie mam tu na myśli, że jego postać podczas gry, kiedy uderza swoim nunchako, wtedy mamy odgłosy takiego typowego uderzenia, wiecie, trzonka, tak? No nawet to słychać. Tak? A na przykład w innych wersjach normalnie słyszymy uderzenia, wiecie, takiego cięcia, tak? O, tak jak na przykład tutaj w przypadku Sofity można właśnie fajnie sobie to usłyszeć. I z tego też, co pamiętam, właśnie w filmiku początkowym, tak? Mamy też sceny z Lilongiem, gdzie zamiast właśnie nunchako z tymi ostrzami, posiada on właśnie typowe takie klasyczne nunchako, czyli po prostu dwie takie pałeczki połączone łańcuchem. Swoją drogą, tak, cenzury w grach typu właśnie takich fighterach, bijatykach, kurczę, myślę, że to by był całkiem ciekawy materiał, tak swoją drogą. Kto wie, może za coś takiego się zabiorę. Może akurat więcej takich rzeczy się znajdzie. Myślę, że taki materiał jest dosyć
dosyć ciekawy. W ogóle z tego, co pamiętam, znaczy przynajmniej tak mi się kojarzyło, że też właśnie Lilongowi zabrali w tych ocenzurowanych wersjach jeszcze te wszelakie ostrza z tych nunchak oczywiście. Nunchaków, czy to się odmienia? Nie wiem, nie jestem pewny teraz. Ale no, mniejsza, nieważne. Tak jakoś nie wiem, po prostu wydawało mi się, może po prostu wiecie, pomyliłem się przez te filmiki, bo jednak jakieś tam filmiki kiedyś się oglądało, wiecie. Człowiek pragnął wiedzy, ciekawostek i tak dalej. No mniejsza. Okej, następny oponent pokonany. Zygfried dostał w pierdziel. Ogólnie jeżeli chodzi o postać właśnie Lilonga, z tego co pamiętam jak byłem młodszy, to ta postać jakoś tak w szczególności przypadła mi do gustu. Przynajmniej no na pewno w Soul Edge'u, tak? Soul Blade'ie. Będąc młodszy pamiętam jeszcze czasy, kiedy dziadek posiadał działkę i na wakacje się tam do niego przyjeżdżało. No i no wiadomo, dzieciak czasami się nudził na tej działce i odwalał różne jakieś sobie zabawy, tak? Pamiętam właśnie, znalazło się jakiegoś kija i no wiecie, udawało się, że ma się jakiegoś miecza czy coś takiego. I pamiętam, że kiedyś właśnie znalazłem sobie takie dwie pałeczki, połączyłem je sobie jakoś sznureczkiem i wiecie, ha, jestem Lilongiem. Piękne czasy. Mitsurugi Heishiro. Właśnie, bo to jest dosyć ważna postać. Przynajmniej z tego, co oczywiście przeczytałem wam w prologu. Heishiro Mitsurugi, który jest odpowiedzialny właśnie za całą akcję w właśnie karczmie. Tak? I za prawdopodobne uśmiercenie kobiety, właśnie Lilonga, czyli Chie. Ciekawe, co jak co, naprawdę uważam, że jest to dosyć ciekawy wątek. Także no, gościu nie daruje ci za coś takiego. Lilong w ogóle ciekawą ma tą dobitkę, jeżeli chodzi o właśnie dobijanie leżących postaci, no bo jednak no nie oszukujmy się. Wiadomo, no ma ostrza na tych nunchako, tak? Ale no jednak tak nie za bardzo byłby w stanie, znaczy no pewnie coś by twórcy byli w stanie wymyślić, na pewno. Ale no wiecie, no jednak on naskakuje sobie na tą postać tak fajnie nogami, jak depcze ją. Ale co jak co, Lilong fajna postać, przyjemna do gry. Szybka. Może się wydawać, że nie ma za bardzo zasięgu, ze względu na to, że te nunchaka no nie są... Te nunchako, kurczę, no nie jestem pewien, czy to się odmienia. No, ale wracając do tematu. No może się wydawać, nie? Że może właśnie nie mieć zasięgu, mimo że posiada te ostrza właśnie na tych pałeczkach. Także no. O, ale tu pięknie na plecki weszło. Chorio. Tak. Masz rację. Pójdziemy na kebaba. Śmieszny tutaj kombinezon w ogóle ma Voldo, taki dosłownie strój nurka. Ale co jak co, no Voldo ciekawa postać, no ale o nim sobie więcej pogadamy oczywiście grając właśnie... Ti, nie wolno, nie!
A mi karuzelę odwalił. Nie, 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 trzeba wyjść. Wyjść, 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 wyjść. O, jak najprędzej wyjść właśnie. Żeby nie wypaść z planszy, bo tak trochę, no przypał by był, nie? Huang, okej. Jakoś ten strój Huanga tak najmniej mi się podoba. Lilong też na przykład posiada tutaj kilka ciekawych stroi. Ma takie ala, czy to można nazwać kimonem? Taki wiecie, czarno-zielony strój. Też jeszcze posiada Lilong i zawsze pamiętam, że to był jakoś taki mój ulubiony strój, jeżeli chodzi o Lilonga. Kurde, ten rzucik mi się strasznie podoba. Jeszcze ta postać, jak właśnie spada, tak zbliża się do ekranu. Fajne, fajne, fajne. To jest naprawdę mega, mega. Fajną robotę to robi. Ten pas w ogóle jest dosyć fajny. Zapewne jest to, wiecie, pasek, który ma no coś tam ochraniać, tak? Można to nazwać taką, połową, wiecie, płyty od zbroi. Wiecie, co mam na myśli? O, o tym stroju właśnie mówiłem. Czy on jest czarny? Granatowy? Kurde, jestem daltonistą. No, ale co jak co, ten strój właśnie też fajnie wygląda. Takie ala, no kimonem tego nie mogę nazwać, ale no spoko to wygląda. Jak swoją drogą jeszcze brakuje tutaj, żeby Lilong posiadał ten swój taki kapelusz słomiany. Tak to mogę nazwać, taki wiecie, ala Raiden z Mortal Kombat. No, na przykład na cutscence, kiedy dryfował na takiej tratwie, na której właśnie powiedzmy, że walczymy. Faktem ona była dużo, dużo mniejsza, ale no wiecie o co chodzi, nie? Okej, dosyć to całkiem sprawnie idzie. Cervantes, już stage 10. No, standardowo, rzuciki, jasne, ja tego nie wyrywam. Ale uwierzcie mi, że te starsze biotyki czasami naprawdę były trudne. Może nie wydania dosłownie konsolowe, a wydania na arcade właśnie miały coś takiego, że komputer aż był w stanie zapamiętywać nasze ruchy w co poszczególnych biotykach. No, tu nie kucnąłem, świetnie. Okej, mamy kucnięcie, no ale co z tego? Trzeba bić dziada. Nie! Nam piksel życia został, no może dwa. Dobra, nie masz broni, misiu kolorowy. Cyk, elegancko, tak jest, do końca. Chyba więcej jak z połowę paska będzie miał, tak jest. Ale to jest wredne. Ale tak jak mówiłem, kiedyś bijatyki, kurde, no były ciężkie. Znaczy nie mówię, że dzisiejsze są jakieś, no świetnie, jeszcze perfekto dostaje. Tak jest, rób tak więcej. Lubię to, lubię być bity, yeah. Nie mówię, że dzisiejsze bijatyki są proste, tak? Ale no... Kurde, teraz zabrzmię jak taki typowy, wiecie. A kiedyś to było, nie? Kiedyś to, kurde, bijatyki trudne były, dobre i w ogóle, a teraz to już nie. Kurczę. Wow. Nie, ale tu dałem dupci. Na co ja macham tym nunchaku? Znaczy, no muszę machać, tak? Żeby zadawać obrażenia, ale no... Kurczę, nie przy samym tym. Rogu areny. Nie wolno.
Jak skubany kucnął. Dobije mnie? No oczywiście, że dobije. Kurde, to jest strasznie, nie? Bolące. O, tu nie kucnąłem świetnie. Kucnąłem, kucnąłem. Język polski znowu się kłania. Wiesz, czego się śmiejesz, kurde, wąsaty ty dziadzie. Ale cię poczekaj, poskładam cię agorigami. W ogóle co ciekawe, taka ciekawostka. Znowu będziemy gadać o mojej historii związanej z tą grą. A mianowicie z tego co pamiętam, to właśnie jako pierwszy, jako pierwsza moja postać. Tak jak mówiłem, no jakoś sympatią darzyłem tego Lilonga, tak? I też nim przeszedłem cały tryb właśnie Edgemaster. A no, co jak co, no jak było się młodszym, no to jednak, kurczę, czasami z niektórymi rzeczami się miał problem. A jednak jakoś nim, kurczę, no pamiętam, że mimo, że były problemy z niektórymi etapami, to przeszedłem. To jest dosyć ciekawy tryb, bo na przykład tam mamy takie zadania, na przykład, że nie wiem, musimy na przykład wygrać walkę z samymi rzutami, albo na przykład mamy taki ala tryb survival, czyli na przykład wygrać 3 mecze pod rząd na jednym pasku, albo na przykład mamy jakąś truciznę, coś takiego, no wiecie, nie? Co jak co? Myślę, że też taki tryb, pokazanie wam go jako taką ciekawostkę. Nie, kurde! Tyle brakowało dosłownie, tam znowu, no nawet to życie mrygało. Znaczy no, w sensie życie broni, ale no on też dosłownie tam 2 piksele miał. Kurde. Dobra, ale misiu po jeden i dobiteczka, tak jest, cyk. No ale za tego Edgemastera też bym musiał się kiedyś zabrać. Faktem tam jest trochę tekstu do tłumaczenia, a jednak no... Kurde, jestem czasami uparty, żeby te teksty robić po polsku, tłumaczenie. Chociaż faktem akurat za Soul Edge'a, jeżeli chodzi o cutscenki, się za to nie zabrałem, bo... Wydaje mi się, że na tyle jestem komunikatywny, że wiecie, prolog mam ładny, taki przedstawiam w ogóle. A bardziej sobie rozwiniemy te uniwersum Soul Edge'a. Później Soul Calibur właśnie rozwiniemy sobie w następnej części. Też będę wam właśnie przedstawiał jakieś prologi własnej roboty, bo akurat w Soul Calibur nie pojawia się coś takiego. A szkoda, mimo że na przykład w Tekenie mieliśmy coś takiego. Ale no wiecie, dla chcącego nic trudnego i da się zrobić. I ty dziadzie kuźwa! Bo zaraz pryknę i się spalisz, no i co wtedy będzie? O kurde, ładny ten łuśpanisz tutaj. Nie starczyło zasięgu i cyk, dostałem pięknego boksa, że tak to sobie nazwę. No chodź, 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 o cyk, pięknie tutaj minąłem tego haja. Lilong ładnie tutaj kucnął, elegancko, tak jest, o to chodzi, proszę państwa. Jeszcze jedna runda, kurczę, i zobaczymy co będzie dalej, mówię, bo ta właśnie historia Lilonga jest dosyć ciekawa, tak? Nie wiemy właśnie co szcije, tak? No i tak jak mówiłem, ten Heishiro Mitsurugi jest dosyć tutaj ważną postacią, tak, że właśnie to jego poszukuje i wszystkich podróżników, podróżniczych takich, wiecie, szermierzy, tak? Którzy szukają rozrywki albo po prostu szukają godnego rywala. W przypadku akurat Mitsurugiego. Tak jest, mamy knockout, ekstra. Dobrze. Zobaczmy, co się stanie. Ah.
Osmond. Yusa, あなたは今どこで何をしているんですか。あなたと一緒に暮らしたあの頃に戻りたい。もう二度と会えないのなら、まさか劉さんの子が。劉さん、どうかこの子を見守ってあげてください。No i tutaj mamy tak to trochę przedstawione, jakby właśnie Lilong no umiera, tak? W poszukiwaniu, znaczy no wiadomo, no ostatnim zawsze bossem jest Soul Edge, tak? Ale no właśnie po pokonaniu trochę jest to przedstawione, jakby umierał, więc kurczę, no żeby dowiedzieć się więcej, trzeba zagrać w następną część, tak? No i tak, czego jeszcze się tutaj dowiadujemy? To, że Chie przemówiła, to, że wow, żyje, kurczę, no. Dlatego mówiłem właśnie, że zostawała uznawana za zmarłą. Nie wiem, magicznie się przebudziła, moc Soul Edge'a, yeah! Trochę musi być tej fantastyki, wiecie o co chodzi, nie? Trochę musi być takiej bajeczki. No i też dowiadujemy się w ogóle, że Lilong został ojcem. Także... Swoją drogą to jest też fajny potencjał na ten, nową postać, wiecie, nie? Dzieciak dorasta, nie? Chce iść w ślady ojca, nie? Coś takiego. Kurczę. Spoko, spoko. No ale mówię, takie troszeczkę smutne zakończenia. Ale no, takie też bywają. No niestety nie wszystko dobrze zawsze się kończy. No ale tak, ten materiał się kończy. Z mojej strony to było na tyle. Ja byłem Nero, dzięki za oglądanie. No i standardowa moja gadka, tak? Zapraszam Was do innych materiałów na tym kanale. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Miłego dzionka, czy też wieczoru Wam życzę oczywiście, bo w zależności o jakiej porze oglądacie. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć i yo!